228 lat temu nasi przodkowie uchwalili pierwszą w Europie, drugą na świecie konstytucję, nadając prawa i obowiązki naszej wspólnocie. Mówiąc o naszych przodkach, mam na myśli przodków współczesnych Polaków, współczesnych Litwinów, współczesnych Białorusinów, współczesnych Ukraińców. To wspólne dziedzictwo państwa, które kiedyś wspólnie tworzyliśmy. To wspólne dziedzictwo, w którym o członkostwie, przynależności do wspólnoty decyduje prawo i spełniony obowiązek. Spełniony obowiązek wobec państwa, spełniony obowiązek wobec siebie nawzajem we wspólnocie. Jestem przekonany, że tamta próba reformy państwa, tamta próba budowy wspólnoty, która pozwoliła przetrwać ciemną noc zaborów, która pozwoliła przetrwać wspólnocie zawieruchy wojenne, obce totalitaryzmy, okrucieństwo obcych nacjonalizmów, zbrodnicze działanie także tego, o którym wspomniał ekscelencja arcybiskup w swojej homilii, że to jest także znak dzisiaj dla Ukrainy, która stoi w obliczu okrutnej agresji. Sprawiedliwe prawo i spełnienie obowiązku wobec państwa i swojej wspólnoty jest silniejsze niż każda kula, jest silniejsze niż płomień pożogi wojennej. Ten znak przekazują pokolenia naszych przodków nam dzisiaj i to pozostaje aktualne. W tych dniach świętowaliśmy również w Polsce Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji życzenia przekazał, na te święta, na te okoliczności wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Życzenia Polakom mieszkającym poza granicami państwa przekazał także minister spraw zagranicznych. Te wystąpienia są dostępne publicznie. Polecam je Państwa uwadze. Możliwość świętowania 3 maja w tej świątyni, która tak doskonale uwydatnia związek narodu polskiego ze swoją królową, jest szczególnym przeżyciem, za które bardzo serdecznie chciałem podziękować ekscelencji arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, księdzu proboszczowi, duchowieństwu archidiecezji lwowskiej. Bardzo także się cieszę jako przedstawiciel rządu polskiego z tak licznej obecności Polaków, tutejszych Polaków, goszczących na tej ziemi. Bardzo się cieszę z obecności polskiego munduru pod oddziału pod dowództwem majora Pająka. Dziedzictwo polskiego oręża, dziedzictwo polskiej tradycji politycznej idą ramię w ramię i wspólnie świadczą o, wspólnie dają szansę rozwoju naszej wspólnocie. Dziękuję biskupowi Witaliowi z Łódzka za obecność. Dziękuję władzom obwodu, władzom miasta. Cieszę się, że możemy wspólnie w gościnnym Lwowie, my Polacy i my Ukraińcy, i wy Ukraińcy, obchodzić te święta. Bardzo serdecznie na koniec chciałem podziękować pani dyrektor Jędrzejewskiej Jakub, jak i zespołowi Poloniki za to, że będziemy po 100 latach świadkami, odbiorcami dźwięku tych organów i dołączam się do wyrazów nadziei, że i duże organy wkrótce zabrzmią ku radości wszystkich wiernych, wszystkich gości tej archidiecezji. Dziękuję bardzo.